Hanka Ordonówna, legenda pokolenia, zmarła w 1950 roku w Bejrucie. Jej prochy powróciły do Polski w 1990 roku na cmentarz Powązkowski, do Warszawy, jej rodzinnego miasta. Początek nowego stulecia nadchodzi burzliwy wiek XX. W Warszawie święcą triumfy Lucyna Messal, Wiktoria Kawecka, Kazimiera Niewiarowska, Szczawiński, Truszkowski i Redo. W biednej dzielnicy smutnych czynszowych kamienic przy ulicy Żelaznej 68 kolejarz Pietrusiński ciężko pracuje na utrzymanie rodziny, żony Heleny i jedynaczki Marysi, która już jako 6-letnia dziewczynka rozpoczyna naukę w szkole baletowej. Śniadanie i obiad za darmo to bardzo ważne. Rok 1918. Niepodległość, wolność, Polska. Radość z odzyskania kraju. W teatrach Wyzwolenie Wyspiańskiego, w operze Halka Moniuszki, szaleństwo nowych programów w kabaretach, coraz elegantsze, modne kobiety. Na scenach artyści znani i podziwiani. W Sfinksie na Marszałkowskiej rewia Niech żyje pokój. Występują Konrad Tom, Michał Znicz, Ludwik Sempoliński. Tańczy także 5 debiutantek ze Szkoły Baletowej Teatru Wielkiego. Wśród nich 16-letnia Marysia Pietruszyńska. Gwiazdą Sfinksa jest Karol Hanusz, król tanga. To on na prośbę Marysi wymyślił jej artystyczne pseudo – Anna Ordon. On też pomógł uczynić pierwszy samodzielny krok na scenie, mówi Wojciech Dzieduszycki. Dziwnym trafem. Widzieli to pierwsze przedstawienie, w którym wystąpiła jeszcze Hania Pietruszyńska, ale już jako Hanka Ordonów, no bo przecież Hanusz zaproponował jej ten pseudonim Hanka Ordon, prawda, Hanka Ordonówna. I Artur Tur, uroczy Artur Tur, zgodził się napisać dla niej piosenkę, bo ona przecież była tylko tancereczką i chciała koniecznie śpiewać. No więc Artur Tur zgodził się i napisał dla niej piosenkę ze słowami szkoda słów, katastrofa, słowa, wyobrażam sobie. I ona wystąpiła i jak opowiadała mi moja matka, że na scenę wyszła blada dziewczynka o chudych rękach, w jakiejś białej sukience i zaczęła śpiewać słowa, nikt nie rozumiał, tylko te składa słów, a resztę nikt w ogóle nie wiedział. I potem te katastrofalne zupełnie recenzje napisano, jakiś recenzent wykorzystał te właśnie, jak powiedziałem, te straszne słowa, szkoda słów i napisał oni, że w ogóle szkoda słów oni. A inny recenzent, który w superlatywach pisał o innych aktorach z tej premiery, napisał potem, a o Hance Ordonównej to można tylko powiedzieć, że właściwie dzieci kotów nie powinno się wypuszczać na scenę. Więc to straszne było. Po klapie w Sfinksie Lublin. Pierwszy kontrakt do kabaretu Wesoły Ul. Pierwszy własny, chociaż wynajęty pokój. Z kanarkiem i pięknym widokiem na miasto. Dużo pracuje nad sobą. Zapisuje się na kursy dokształcające dla dorosłych. Dużo czyta i bardzo dużo gra.
Oszałamiający sukces przynoszą piosenki patriotyczne o mój rozmarynie, ułani ułani i oczywiście rozkwitały pęki białych róż. Szaleństwo widowni sięga zenitu, gdy Hanka schodzi ze sceny i rozdaje bukieciki kwiatów. Po raz pierwszy jest sławna, lubiana i podziwiana. Lublin ją kocha i żal go opuszczać. Niestety koniec sezonu. Smutny powrót do Warszawy na Żelazną, na składane łóżko w kuchni. Ojciec się martwi, córka artystka to wstyd. Dostaje pracę w kabarecie Miraż. Zostawia matce pieniądze i fotografie z czułymi słowami. Nowy adres, Koszykowa 50. Trafia pod opiekę ekscentrycznej poetki i przyjaciółki artystów Zofii Bajkowskiej. Wiele jej zawdzięcza. Rok 1919. Koncert na gwiazdkę dla żołnierzy w hotelu Bristol. Występują same sławy. Lucyna Messal, Wiktoria Kawecka, młodziutka Miecia Ćwiklińska. Sensacją towarzyską i artystyczną staje się występ pary Ordonów na Hanusz w duecie pod tytułem Destiny. Wojna polsko-bolszewicka, niezapomniany rok 1920. Artyści kabaretu Miraż wyjeżdżają do Zamościa ze skleconą na prędce rewią dla stacjonującego tam wojska. Powodzenie widowiska ogromne. Największy sukces odnosi Hanka, podziwiana, uwielbiana, ba, nawet porywana przez konkurujących ze sobą oficerów piechoty i artylerii. Śpiewa salutując, lance do boju, szabla w dłoń. Do Zofii Bajkowskiej wysyła zdjęcie z dedykacją. Ofiarowuję tę fotografię na pociechę, bo jakby nie było, jestem w mundurze, a jak widać na niej, fora bolszewicy. Hanka Ordonówna otrzymuje propozycję występów we Lwowie w kabarecie Wesoły Ul. W Wilnie śpiewa i gra w Teatrze Lutnia. W Krakowie występuje w operetce. Jest to jej pierwsze tournée. Tych kolejnych po kraju było potem bardzo, bardzo wiele. Wraca do Warszawy, ma 20 lat. I właśnie zaangażowano ją do najsławniejszego kabaretu. Kwi pro quo. To zawsze opowiadano nie tylko o wielkich premierach, o operowych, o koncertach, ale tak samo o kwi pro quo. To była jakaś legenda kwi pro quo. Te teksty kwi pro quo to były naprawdę teksty znakomite i bardzo dobra muzyka, rozrywkowa naturalnie, ale bardzo dobra muzyka. No i wielkie gwiazdy, o których się ciągle mówiło. Pamiętam, że mówiło się nie tylko o znakomitych śpiewakach operowych, czy wielkich pianistach, czy skrzypkach, ale tak samo mówiło się o tych wielkich aktorach kwi pro quo. Mira Zimińska, Zula Pogorzelska, no naturalnie Sępoliński, znakomity Hanusz. Wszyscy wielcy aktorzy, którzy zawsze dla mnie byli jakimiś takimi idolami. Każdy program kwi pro quo tworzył jakąś organiczną całość i muzyczną, i tekstową, zwłaszcza tekstową. Znakomity Boczkowski przecież, dyrektor. Stefania Grodzieńska. Kabaret emigracyjny rosyjski, który objeżdżał cały świat, wtedy wszystkie stolice świata, z ogromnym powodzeniem, niesamowitym zupełnie. Kabaret nazywał się Sinieje Ptica, czyli Niebieski Ptak, i kabaret ten z kolei zawitał do Warszawy. Od razu ulubieńcem Warszawy stał się Fryderyk Jaroszy, Węgier z pochodzenia, który był konferansjerem i współkierownikiem tego kabaretu. Jaroszy, który oglądał sobie w wolnych chwilach różne teatrzyki i kabaretu w Warszawie, zobaczył pewnego wieczoru niczym nie wyróżniającą się tancereczkę, która przyśpiewywała jakieś refreniki.
i zakochał się bez pamięci od pierwszego wejrzenia. Pamiętam, jak opowiadano o tym, że to było zresztą znane w całej Warszawie, w jaki sposób po raz pierwszy Ordonka się spotkała z Jarosim tutaj właśnie w hotelu na jakimś bankiecie po premierze w teatrze Qui Pro Quo, bo tutaj zwykle po premierach operowych tu się odbywały właśnie w sali kolumnowej, gdzie w tej chwili jesteśmy, odbywały się bankiety. A Jarosi mieszkał wtedy w Bristolu. On jak przyjechał z Sinoją Pticą, od razu zamieszkał w Bristolu i potem mieszkał w Bristolu, kiedy już był w Qui Pro Quo. I tutaj po raz pierwszy spotkał się z Ordonką, podobno miłość od pierwszego wejrzenia. Fryderyk Jaroszy odwozi Hankę do jej mieszkania przy ulicy Bodwena, dorożką przez aleje. Zauroczeni sobą żegnają się o świcie. Wyznaniem miłości jest przesłany jej nazajutrz bukiet czerwonych róż. I to był początek Hanki Ordonówny. Hanka Ordonówna, która stała się idolem najwyższej klasy w całej Polsce. I to wszystko zrobił, że tak powiem, Fryderyk Jaroszy, który był reżyserem z Bożej łaski. Wymyślił dla niej postać takiego trochę wampa, trochę bezbronnej kobietki. No wszystko razem było tak fascynujące, że trudno mi przypomnieć sobie kogoś, kto by miał większe powodzenie, większą miłość publiczności niż właśnie Ordonka. Jednocześnie takim samym idolem stał się Fryderyk Jaroszy i razem tworzyli parę jak z amerykańskiego filmu z owych czasów. Słowem, romans dwudziestolecia, można powiedzieć. Oboje piękni, oboje szalenie utalentowani, oboje ukochani przez publiczność. Szczęście raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na tę chwilę przez tyle, tyle, tyle męczących dni i nocy bezcennych. Szczęście raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoni podaje. Gdy okazję tę ominiesz, toś przepadł, to już zginiesz, bo szczęście przyszło, mogłeś je mieć. Jerzy Waldorf. Właściwie ona nie była ładna. Była chuda, za szerokie ramiona, płaskie piersi, na tym niewielka główka jak gdyby ślicznego węża. Ona miała taki uśmiech, który jednocześnie unosił jej kąciki oczu do góry i tym uśmiechem czarowała wszystkich dookoła, a głosu nigdy nie miała kształconego w sensie konserwatoryjnym. Dlatego ten głos był dość dziwny. W górnym rejestrze brzmiał tak, jak gdyby to śpiewało dziecko, bardzo często skarżące się dziecko na zły los. A kiedy schodziła w dolne rejestry, to był prawie alt, kiedy mówiła o sprawach związanych z namiętnościami życiowymi, z jej czarowaniem mężczyzn i z mężczyznami, którzy z kolei rzeczy atakowali ją swoją miłością. Także kochali się w niej wszyscy, nie tylko mężczyźni, także kobiety. Myślę, że to polegało na wielkim emanowaniu z niej seksu, jak się dziś powiada. Ona była samym wcieleniem seksu, wcieleniem miłości. I tą miłością atakowała wszystkich od samego wejścia na scenę. Kiedyś przyszła do teatru w pięknym kapeluszu. Ona miała w ogóle wspaniałe kapelusze i stale je nosiła. I ja jej się bardzo podlizywałam, ale szczerze, bo uwielbiałam ją. Ja za nią szłam, tak jak pies. I mówiłam, pani Haneczko, jaki pani ma piękny kapelusz, jakie pani ma piękne rzeczy. Czy pani jest szczęśliwa, że pani ma taki kapelusz? Na co ona zdjęła ten kapelusz z głowy, dała mi i powiedziała, masz, jest twój. Boj Żeleński. Pani Ordonówna zbiera oklaski pod różnymi postaciami. I wtedy właśnie, kiedy Lechoń pisze specjalnie dla niej piosenkę, odzywa się choroba płuc, kaszel i silne przeziębienie. Jaroszy wywozi ją na południe, do Mentony, do Nicei, do Monte Carlo.
Jadą do Paryża, składają wizyty sławnej aktorce Cécile Sorel i piosenkarce Yvette Gilbert. Obie udzielają jej lekcji. Znowu w Warszawie, znowu qui pro quo, coraz większe powodzenie. Rola w niemym filmie Orlę u boku kapitana Orlińskiego, który przeleciał trasę Warszawa, Tokio, Warszawa. Teraz teksty piszą dla niej ci najbardziej znani: Julian Tuwim, Marian Hemar, Henryk Wars. Występuje także z niezwykle popularnym chórem Dana. Jaroszy wprowadza do qui pro quo zespół taneczny Tacjanek. Jest wśród nich pełna wdzięku i talentu Stefcia Górska. Grom z jasnego nieba. Fryderyk zakochuje się w niej z wzajemnością. Pani o miłość mnie prosi. Zrozpaczona Hanka swoje cierpienie wyraża w tomiku wierszy. Twoje róże wpatrują się we mnie. Gdyby oczy twoje robiły to samo, szczęście moje byłoby w pełni. Halina Zalewska. To jest zaproszenie na wystawy moich prac. Jest to Oko niebieskie Hanki Ordonnej. Któregoś dnia przyszła do mnie do pracowni. Jakby nigdy nic, jakbyśmy się znały już nie wiem ile lat. Prosiła o zdjęcia. W czasie zdjęć rozmawiałyśmy to o tym, to o tamtym. Jakoś takśmy się nawzajem rozumiały dobrze. Co nas zbliżyło, prawda? Co nas zbliżyło? Zaobserwowała, że mam bardzo często zapłakane oczy. Zakocha się, co odpłynął psiną dal. I wtedy mi tak powiedziała. Patrz na te kwiaty, jakie piękne są dziś, a jutro z miłością jest nie inaczej. Wierz mi to samo. Starałam się o to, żeby wydostać coś, co powiedzą, ach, cała Hanka. Taka była piosenka o łzach. Hanka bardzo lubiła tą piosenkę. Bardzo charakterystyczna znowu na jej usposobienie. Postawiliśmy szybę. Szybę asystent skraplał wodą. Bardzo pięknie załamywało się światło w reflektorach. No i Hanka naprawdę płakała i śpiewała tą piosenkę. No wzruszające to było. Gdyby ojczystym językiem Hanki Ordonówny był francuski, zawojowałaby cały świat, napisał dziennikarz Figaro z okazji pierwszego, ale nie ostatniego pobytu artystki w Paryżu. Berlin. Po koncercie w Wintergarten pisano: Hanka Ordonówna, czarująca polska pieśniarka, zabłysła szczerym talentem. Wiedeń, do którego wielekroć ją zapraszano, napisał prezes Pęklubu. Po raz pierwszy zrozumiałem, że Yvette Gilbert ma dziedziczkę. Ta Polka o blond włosach jest największą artystką sceny naszych czasów. Zdobyła sobie Wiedeń. Było to pierwsze z kilku tournée europejskich Ordonki. Ordonka jest modna, podziwiana, publiczność za nią szaleje. Wraca do Warszawy, do qui pro quo kochanej starej budy.
wiesz, co i ja to wiem. Milej ci będzie Manola w mych ramionach na sercu. Reklamuje luksusowe samochody, sprzęt do tenisa, awangardowy zabieg kosmetyczny Parafineum oraz zegarki Omega. Portretuje ją sam Wojciech Weiss. Bardzo lubię chodzić swoje, gdy już mnie znudzi, wśród miejsca kwar. Autorem słów piosenki o uliczce w Barcelonie jest tajemniczy MT. Wkrótce okaże się, że to hrabia Michał Tyszkiewicz, do szaleństwa w Ordonce zakochany. Zresztą nic nie mości ci, uliczki mojej, wszędzie w niej czas. Jego wielkie uczucie znalazło szczęśliwy finał dnia 26 marca 1931 roku. Uroczystość zaślubin w kościele Świętego Krzyża w Warszawie zgromadziła tylko grono najbliższych. Była matka Hanki, kuzyn hrabiego Stefan Tyszkiewicz, wśród garstki przyjaciół pułkownik Wieniawa Długoszowski. Edward Lubecki. Wiktor Lubecki był leśniczym. Jeździł do Ornian i wraz ze służbą administracyjną hrabiego Tyszkiewicza budował luk triumfalny na przywitanie nowożeńców hrabiostwem Tyszkiewiczów. No ale był kłopot, bo Michał Tyszkiewicz to był bardzo inteligentny, dokonał mezalianse jako czarnoowce i jego babka, którą wychowała, wyjechała w tym czasie do Francji. Oficjaliści dworscy uroczyście witali nową panią na Ornianach. Akurat zaszczyt mieć w tym czasie 8 lat, no i ojciec dowoził około 20 kilometrów, gdzie osobiście wręczała prezenty. Ja osobiście otrzymałem rajstopy. No, tak mówiąc szczerze, nie bardzo lubiłem biały kolor, dokończyłem nosić. Choć hrabina jest szczęśliwa w Ornianach, w podróż poślubną państwo młodzi udają się na kilka tygodni do Włoch. Nie dziw się, możesz domyśleć się sam. Powrót do kraju. Warszawa tętni życiem, ludzie się bawią. Domy mody prezentują kreacje godne Paryża. Niestety kwi pro quo przestaje istnieć. Powstaje kabaret komików Banda. Na scenie teatrzyku same gwiazdy. Ordonka. Teksty pisze Hemar. Jaroszy. Zula Pogorzelska. Konrad Tom. Zosia Terny. Eugeniusz Bodo. Igo Sym. Mira Zimińska. Stefcia Górska. Później zakochał się w niej Juliusz Osterwa, piękny Juliusz Osterwa, i usiłował ją wprowadzić na scenę dramatyczną. Występy pary Ordonka-Osterwa ściągały do Teatru imienia Słowackiego w Krakowie nieprzeliczone tłumy. Miasto szumiało od plotek. Wszyscy chcieli zobaczyć bohaterów głośnego romansu, chociażby na scenie. Ona grała z nim burmistrzankę w Ptaku Szaniawskiego, grała Wiolę w Wieczorze Trzech Króli, ale to nie były sukcesy. Największy sukces był tuż, tuż. Główna rola w filmie Szpieg w masce w reżyserii Michała Krawicza. Szlagier szlagierów napisali dla niej Julian Tuwim i Henryk Wars. Ty pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiem.
dna, to zdradzaj mnie wtedy i grze. Czołowy amant srebrnego ekranu Jerzy Pichelski uosabiał tęsknoty wszystkich mężczyzn beznadziejnie w Ordonce zakochanych. Parowcem Polonia do Palestyny. Z tej podróży, jakże wówczas egzotycznej, zachował się album zdjęć rodzinnych hrabiostwa Tyszkiewiczów. Wyczarować tęcistą tęsknotą, kochanie, kochanie. Powrót do Warszawy. Cała Warszawa spotyka się u Ordonki. Wielka rewia startuje w Sylwestra 1935-36. Nowa pasja eleganckich dam auto stało się przyczyną wypadku Hanki pędzącej szosą do Wilanowa. Lecz nie będzie minut silnych krak. 10 minut. W wielkiej rewii wystąpi Igo Sym, bożyszcze dam, przystojny, wykształcony aktor. Oczarował Ordonkę, stali się na scenie i w życiu nierozłączni. Moja radość, mój spokój, mój żal. Hanka znowu choruje. Jedzie więc do Włoch, najpierw z mężem do Rapallo, potem sama na Capri. Na Capri spotykają się dwie gwiazdy. Pola Negri, ówczesna królowa Hollywood, i Hanka Ordonówna. O czym rozmawiały te dwie piękne i sławne artystki? Niestety nie wiemy. Uzdrowili mnie ludzie uśmiechnięci, wyznała Ordonka po powrocie do kraju. Hrabina Tyszkiewicz nie rezygnuje z zawodu. Ma mnóstwo planów. Jest we wspaniałej formie. W Teatrzyku Hollywood na Chorzej pracuje znów z Jaroszym, Eugeniuszem Bodo, Stefcią Górską, wspaniałym jak zawsze Sempolińskim i Dymszą. Porównują ją do słynnej niemieckiej aktorki Brigidy Hell. Piszą o niej wszystkie gazety. Rozgłos sięga za ocean. W maju 1938 roku otrzymuje zaproszenie na występy dla Polonii w Ameryce.
Transatlantyk Batory na pokładzie Ordonka płynie na występy do Stanów Zjednoczonych. Zachwyceni pasażerowie dobijają się o jej względy. Oficerowie też. Kapitan Borchardt w książce Znaczy kapitan wspomina, że Hanka była na statku duszą towarzystwa. Wszyscy ją uwielbiali za humor, uśmiech i radość, którą niosła. Śpiewała dla rodaków w Nowym Jorku, Filadelfii, Baltimore, Pittsburghu, Chicago, Detroit i w paru innych miastach. Polonię amerykańską zdobyła szturmem. Po powrocie do Warszawy odpoczynek w górach i znów nowe plany. Na Mokotowskiej powstaje nowy kabaret Tip Top. Stroną artystyczną kieruje Jaroszy, a gwiazdą ma być Ordonka. Kończy się szalone dwudziestolecie międzywojenne. Zbliża się czas tragicznych doświadczeń. Igo Sym okaże się szpiegiem niemieckim i wkrótce zginie z wyroku Armii Krajowej. Hanka znów śpiewa dla żołnierzy. Dochodziły do mnie słuchy o tym, jak ona została zaaresztowana. Powiat, jak pisze nawet o tym Witlin, że podobno przez Ortyma. To znaczy Ortym, który się z nią przyjaźnił, namawiał nawet ją do występu w czasie wojny, prawda? I jakieś tam przynosił jej puszki czy, z konserwami czy coś takiego. I potem pewnego razu nagle zapukał do drzwi i już w towarzystwie przyszedł SS-manów i zaresztowali ją. I potem, co zresztą Sępoliński też pisze w swoich wspomnieniach, że kiedy o tym Michał się dowiedział z jakiegoś grypsu przez nią napisanego z Pawiaku, że siedzi w strasznych warunkach w jakiejś wilgotnej celi i błaga go o pomoc. I Tyszkiewicz wpadł na taki pomysł, że rodzina Tyszkiewicza była spokrewniona z rodziną, z królewską rodziną włoską i napisał do kancelarii Królestwa Włoskiego list, prosząc o pomoc. I dziwnym trafem to podziałało i wtedy zwolniono Ordonównę i ona pojechała wtedy do Wilna, gdzie był już Tyszkiewicz i tam przyjmowali ją podobno już na stacji z kwiatami, prawda? I już wtedy była razem z Tyszkiewiczem. Wilno. Tu schronili się wygnańcy, ludzie sztuki. Janusz Minkiewicz, Ludwik Sępoliński, Światopełk Karpiński, Tadeusz Szeligowski i wielu, wielu innych. Czynny jest także polski teatr. Na razie. Danuta Szaflarska. 39 rok. Wojna. Zaangażowaliśmy się wszyscy po skończeniu szkoły dramatycznej, to znaczy nasza czwórka, Jurek Duszyński, Halka Bielicka, Brzezicka, do Wilna od 1 września 39 roku. Gdzieś, dokładnie nie pamiętam, albo to był początek października chyba, nagle w teatrze na Pochulance zjawiła się Hanka Ordonówna. Była w czerni. Kiedyś my się spytali, dlaczego ona jest czarno ubrana, w żałobie po kim, odpowiedziała po Polsce. Ale to nie była poza. To u niej było prawdziwe. Opowiem o czym innym, o jej wielkim, wspaniałym recitalu. Bo to było przeżycie niezapomniane. O tym zresztą Aleksander Maliszewski napisał w książce pod tytułem Na przekór nocy. Wchodziła na scenę jako stara kobieta w jakichś czarnych tych i śpiewała Meine Dusche Mame. I kiedy to śpiewała, to ja nawet dzisiaj dreszcze po mnie chodzą. To było tak wstrząsające. I potem ostatnia, jeszcze w jakimś w góralskim stroju miała
ale ja mówię o tych piosenkach, które wywarły na mnie największe wrażenie. Wchodziła na scenę, stanęła na takim podwyższeniu w czarnej sukni z czarnymi rękawami, rozłożyła ręce, stała jak krzyż i śpiewała o polskich lotnikach. I to było nieprawdopodobne. Kiedy kurtyna spadła, nikt nie był brawa. Teraz chciałabym opowiedzieć o tym, w jakich sztukach grała. Więc grała Madame Songin, a ja miałam to szczęście, że grałam z nią w epizodzie, grałam praczkę, mam zresztą zdjęcie z jej dedykacją. Ona nie była wybitną aktorką, była dobrą aktorką, ale nie taką właśnie, ona była niezwykła w swoich piosenkach. Poza tym nie zachowywała się w stosunku do nas jak ta wielka gwiazda. Przecież myśmy były te początkujące aktorki. Była po prostu naszą koleżanką, bardzo bezpośrednią, bardzo serdeczną. Była wesoła, pełna fantazji, temperamentu, kochała życie, mężczyzn. Teraz chciałabym coś opowiedzieć o niej jako o człowieku. W październiku przywędrowała do mnie moja matka w 1939 roku. Szła z frontem, wędrowała przez Podole, Wołyń, Polesie, furkami, pieszo, żeby mi przynieść dowód osobisty. Mój pierwszy dowód osobisty. Taką miałam matkę. Z Hanką Ordonówną w tym czasie prawie się nie znam, to było to, jak stałyśmy, otaczałyśmy ją w teatrze, zadawałyśmy jej pytania, więc nie wiem nawet, czy znała moje nazwisko. I tego dnia, kiedy przywędrowała matka, zjawiła się jej pokojówka z babką. Przyniosła babkę, taką jak na Wielkanoc, drożdżowe ciasto lukrowane, ze słowami, że pani hrabina dowiedziała się, że do pani przyszła matka. Jej tragedią było to, że jej aresztowali męża. Wiadomo było, że jeżeli NKWD kogoś zaaresztowało, to już nie można, kamień w wodę, nie można się było dowiedzieć nic, gdzie jest, co się z nim dzieje, czy żyje. Po prostu człowiek znikał. W 1941 roku 8 czerwca Hanka wyjechała na gościnne występy do Moskwy. To załatwił szef NKWD. Prawdopodobnie obiecał jej, że tam w Moskwie, kiedy będzie miała występy, będzie miała dojście do władz i będzie mogła odnaleźć męża. Nie miała żadnego występu, ją aresztowano. Ciężki los zesłańców stał się też udziałem Hanki Ordonówny. W Uzbekistanie tłukła kamienie na szosie. Życie uratowała jej rosyjska lekarka i układ Sikorski-Majski. Tadeusz Czerkacki. Dzięki generałowi Sikorskiemu z Wagrów zostałem zwolniony 9 września 1941 roku. Do Taszkentu przybyliśmy w pierwszej dekadzie października. Na drugi dzień po przespaniu się w ogródku przydworcowym, zapchanym zresztą przez uchodźców polskich, rano koło godziny 9:00 poniósł się rwetes w ogródku, idzie. Mówię do Jasia Szebleskiego, słuchaj, przecież to jest Ordonka. Podeszliśmy do niej. Masę ludzi ją z miejsca obstąpiło, zaczęli molestować, płakać, bo kobiety z dziećmi, którzy jechali gdzieś spod Archangelska, z Sybiru. Uspokajała wszystkich, tłumaczyła, informowała. Przyjmowaliśmy potem transporty przejeżdżających rodzin polskich z Sybiru, z Kazachstanu, z Archangelskiej Oblasti. Na każdy nasz telefon przychodziła na dworzec. Deszcz, nie deszcz, przecież to już był październik, nie listopad. Podpisywała karty przydziałowe na 0,5 kg chleba wydawaliśmy na osobę. Na każde wezwanie była zawsze do naszej dyspozycji. Nie wiedzieliśmy, że jest chora. Dopiero jednego dnia, kiedy wezwała nas do odprawy, przyszliśmy do niej do hotelu. Maleńki pokoiczek na półpiętrze,
skromnie, bez ubikacji, bez łazienki, bo pieniędzy nie brała, tylko żołd. Stanęliśmy pod drzwiami, zastukaliśmy. Nie wchodzić lekarz u pani Hanki. Po kilku minutach wyszedł doktor Anna Bocherek z Krakowa, zdenerwowany. Mówi, cholera, ona się nic nie szanuje. To jest ciężko chory człowiek. Byliśmy przerażeni. Co się stało, panie doktorze? Przecież ta kobieta ma dwie kawerny w płucach. Padło to nas jak grom. Mieszkaliśmy w dalszym ciągu w ogródku, w tych samych ubraniach zawszonych, podartych. W listopadzie, kiedy przyjechała pani Hanka do nas na dworzec, podszedłem do niej, rozerwałem wtedy kufajkę, mówi, pani zobaczy, koszuli nie mam, gacie też są nieobecne. A to w ogóle ze mnie zlatuje, ta kufajka. To bardzo dobrze powiedziałeś, dlatego przyjechał mój mąż Michał, wyjeżdża do Teheranu i na pewno te ciuchy sowieckie zostawi. Na drugi dzień ubrałem mnie A do Z w nowe ciuchy sowieckie, koszule i kalesony. Pani Haneczka była bardzo bezpośrednia, no bardzo ofiarna, przecież miał ciężkie choroby. Na każde wyzwanie stawiała się, no nas przemiła w ogóle, no, urocza. No, trudno, naprawdę myśmy się w niej kochali, wszyscy podkochywaliśmy się. Dzieci sieroty. Największa tragedia na nieludzkiej ziemi. Hanka Ordonówna, nie bacząc na własne nadwątlone zdrowie, zajęła się nimi z największym poświęceniem. Wiesław Stypuła. W Aszchabadzie miałem 11 lat. To był punkt, w którym było gromadzone dzieci przewidziane do ewakuacji dalszej do Iranu bądź do Indii. Hanka Ordonówna opiekowała się młodszymi dziećmi. Było tam ponad chyba setka dzieci. Ja byłem za takim ogrodzeniem, za którym przebywaliśmy na kwarantannie. Tymczasem te pozostałe grupy, którymi właśnie między innymi Hanka Ordonówna się opiekowała, no, były na zewnątrz tego ogrodzenia. No i tam się odbywało jakby szkolenie, musztrowanie dzieci, dlatego że czymś trzeba było je zająć. W związku z tym, ponieważ byliśmy troszkę tacy nastroszeni, trochę zdziczali, troszkę niesforni, w związku z tym to wymagało dosyć dużo opieki, cały czas pobytu dorosłych wśród tych dzieci. Hanka Ordonówna między innymi zajmowała się, jakby to miała takie lekcje wychowania, poza tym uczyła śpiewu, jakiejś gimnastyki. Chodziła z tymi dziećmi, śpiewała razem z nimi krok w krok, maszerując, ubrana była w taki wojskowy mundurek, albo czasem po cywilnemu w tym swoim wielkim kapeluszu. Śpiewała razem z tymi dziećmi, czasem gwizdała razem z nimi, jak się zmęczyła. Tu jest zdjęcie Maharadży Jam Saheba ze stanu Navanagar, który zaprosił około 1000 dzieci do siebie. Pani Anna, kierowniczka sierocińca, wiezie transport dzieci do Indii, do raju. Jadwiga Truchanowicz. Pani Hanka Ordonówna, która nazywała się pani Anną, była szalenie sympatyczna, była bardzo dobra dla dzieci. Była taka opiekuńcza. Jak przyjechaliśmy do Bombaju, do Bandry, bardzo często wychodziła z nami nad morze i śpiewała nam piosenki. Siadała na skałkach, myśmy kąpały się, a ona śpiewała piosenki. I właśnie stamtąd pamiętam piosenkę Miłość ci wszystko wybaczy. Pani Ordonówna występowała kilka razy, między innymi w kościele. Występowała ubrana w ludowe stroje i śpiewała swoje piosenki. Miała ogromne powodzenie, ale ze względu na zły stan zdrowia, była bardzo osłabiona, te występy się skończyły i musiała wyjechać do Panchgani, do sanatorium. Do Panchgani pojechały również dzieci, które były zagrożone gruźlicą. Ja ją właśnie lubiłam bardzo za dobre serce i za to, że była zawsze uśmiechnięta, pogodna, mimo właśnie swojej choroby. Nie pokazywała tego, nie okazywała tego nikomu i nie oszczędzała się. Jak mogła tylko, to zawsze właśnie dziećmi się zajmowała, uczyła nas śpiewu. I była bardzo pogodna i wesoła. Klimat Indii nie służy pani Annie. Mąż zabiera ją do Teheranu. W stolicy Persji działa poselstwo polskie i stacjonują oddziały drugiego korpusu pod dowództwem generała Andersa. Generał dziękuje Ordonównie za wszystko, co uczyniła dla ratowania polskich dzieci.
Mimo że Michał otoczył żonę czułością i starał się stworzyć jej niemal komfortowe warunki, niestety znowu zapada na zdrowiu. Lekarze doradzają wyjazd do Palestyny, do sanatorium. Jerozolima, Tel Awiw, Haifa. Stacjonują tu polskie wojska. Dowództwo prosi panią Marię Annę Tyszkiewicz, by wielce szanowna pani była łaskawa dać 10 koncertów dla wojska. Zgadza się entuzjastycznie. Daje tych koncertów 30. Trafia potem dwukrotnie do kliniki, wreszcie przechodzi ciężką operację wycięcia kilku żeber. Po wyjściu ze szpitala decyduje się na pożegnalny koncert w Jerozolimie. Już odchodzę na zawsze, to już koniec, ty wiesz. Do widzenia na zawsze, tak po prostu co chcesz. Na to łzy... Naoczni świadkowie wspominają, że wyglądała olśniewająco. Ludzie nie chcą się z nią rozstać. Wzruszona rzuca róże zachwyconej publiczności. Kiedy tak musi być. Nazajutrz mąż, obecnie pierwszy sekretarz poselstwa Rzeczypospolitej w Libanie, zabiera Hankę do Bejrutu. Rok 1944, Monte Cassino. Jakże cieszy ją zwycięstwo. Jakże martwią śmierci młodych żołnierzy i przyjaciół. Na stoliku, przy łóżku stoi aparat radiowy, wciąż nas słuchuje wiadomości. W bezsenne noce powstają piosenki żołnierskie. Ku ojczyźnie kierując swój wzrok, ciągle naprzód i naprzód się rwiemy. Powstanie w Warszawie. Najpierw wielka radość, a potem rozpacz klęski. Zaczyna malować. Przenosi na płótno swoją nostalgię, smutek, wspomnienia. Pisze list do Polski, do Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Dementuje plotkę o własnej śmierci. Potwierdza to pięknym zdjęciem wysłanym do przekroju. Mimo postępującej choroby pisze i wydaje książkę o dzieciach tułaczych. Odchodzi 8 września 1950 roku. Pozostawiła niezatarte ślady swojej obecności w sercach ludzi, w sztuce i w ciągle żywej pamięci. W 92 roku przenosimy się w lata 40. Kaziunia walczyła ze sobą przez chwilę, wreszcie zaczęła pospiesznie rozwijać się z gałganów. A było tego na nic co nie miara. To w poprzek, to na krzyż zawinięte i stare nogawki od spodni, kawałki spódnic i worków. W końcu ukazała się chudziutka postać z buzią jak piąstka, o ziemistej, pergaminowo-przezroczystej cerze, płatanej spódniczynie i starym serdaczku nałożonym na gołe ciało. Jeść, pani! Jeść! Jak ci na imię? Kaziunia. A na nazwisko? Kaziunia! To imię, a nazwisko? Kaziunia! No dobrze, dobrze. Niech ci będzie Kaziunia. A gdzie twoja mamusia? A babcia? Babcia, och, babcia umarła. Tam, tam, daleko. Śpiewałam piosenki, brzmiał ich dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchali w radości, możni prości, w sercach swych czując drżenie. A jeśli któremu, któż powieszeny, lza czasem błysła w oku, to dla tej czystej łzy jednej, przebacz mi biednej,
was największy grzech. Ja śpiewam piosenki wzniosłe dźwięki ludziom na pocieszenie. Słuchają w radości modli prości, serca wszystkują drżenie. A jeśli któremu już to wieczemu w zapach mgły śmie w oku, to dla tej pustej łzy jednej przebacz mi biednej, przebacz największy grzech.